Dzień dobry. Dwa dni wiatrów. Dzisiaj w chacie to aż mi światło migało. Śmieci fruwają po osiedlu nad głowami. A tutaj nic. Coś tam szumi, trochę się drzewa kiwają. To pęknięte dalej stoi. No cóż. Nie widzę, żeby były jakiekolwiek ofiary. Także jest ok. Tutaj troszkę woda podeszła w te dziurki, co sobie rozryłem. O kurde, mięciutko tutaj wszędzie. Idę sprawdzić, czy nagrało się coś innego niż trawa na kamerze i coś sobie porobię, jak już przyjechałem. Ogólnie to myślałem, że tu jakiś Armagedon się wydarzył. Przyjechałem zobaczyć, co się odwaliło, ale nie odwaliło się kompletnie nic. Jako że okazało się, że z drzewami nic nie ma do roboty, no to musiałem sobie roboty wymyślić. Powiększam tutaj trochę i zaczynam już brzegi robić tak, jakbym chciał. Wprawne oko zauważy, że czwarty raz przerzuciłem liście dalej. Mam nadzieję, że już ostatni. Myślę, że takie już wystarczy. Pokopię sobie jeszcze z pół godziny, 40 minut, ile jasnego będzie i się zawijam. A efekt końcowy pokażę jutro, bo już pewnie będzie ciemno. Korzystając z okazji, że zrobiłem sobie chwilę przerwy, bo nie chce mi się kopać, to chciałbym polecić dwa kolejne kanały. Uznałem, że to już będzie taki stały punkt programu, może nie w każdym filmie, bo aż tyle ich nie znajduję, ale liść leciał, ale czasem będę polecał. Także nawet jak przekręcę nazwę, to linki do kanałów będą w opisie tego filmu i tym razem są to Farma Sandry i Damiana, gdzie tak jak u nas kanał nie jest dla dzieci, bo czasem się wymknie jakaś kurwa. A druga to Basia w Gronicku. Jak przekręciłem, to przepraszam. Trochę mnie dziwi, że bardzo mało poleceń jest w polskim YouTubie. Ja to sobie mogę polecać. Mamy takie zasięgi, że jak ja kogoś polecam, to potem mu dochodzą dwa suby i tyle z tego ma. Ale dziwię się, że większe kanały tego nie robią. Nie wiem czemu. Wiem, że jest to dosyć popularne, no ale nie u nas. Może dlatego, nie wiem, ale się domyślam, może się boją, że te mniejsze kanały są fajniejsze od nich i odbiorą im widzów, ale to tak nie działa. Coś tam się ogląda przez 2-3 miesiące, potem się nudzi, potem się do tego wraca i taki jest cykl życia YouTube'a, zauważyłem. Nie na naszym przykładzie, tylko na przykładzie właśnie większych. Dobra, jeszcze dokończę myśl, bo źle się kopię. Ja nie marudzę dlatego, że chcę, żeby ktoś polecał mnie. Nie jestem aż na tyle inteligentny, żeby uknąć taką intrygę. Ja po prostu mam nadzieję, że ci, których polecam, bo polecam ich szczerze, niedługo będą mieli dużo większy kanał niż my i że wtedy oni polecą nas z powrotem. A o tym drugim kanale, o kurde, Basia w Garwicku, zmyślam teraz, nie spojrzałem, dowiedziałem się, dwa księżyce, co to ma być, dowiedziałem się od z filmu Hobby Ino o testowaniu łóżka. Ale to była ściema, to był clickbait. Wieśka się tak zmęczyła czytaniem instrukcji, że nic nie było i w końcu nie przetestowali tego łóżka. A ja tam nie lubię takiego teoretyzowania, bez pokazywania w praktyce. No, obejrzałem, ale byłem zawiedziony. Nie tak to sobie wyobrażałem. A i jeszcze, jak ktoś wie, jak ruda wieśka naprawdę ma na imię, bo
nie mam czasu szukać, to strzelcie na nią z ucha, proszę, w komentarzu i napiszcie mi jak. I w nagrodę opowiem wam, jednej osobie, pierwszej, jakiś ładny wierszyk w przyszłym filmie. Dobra, to będzie tyle na dzisiaj, bo już się ciemno robi. Jeszcze to wywiozę i spadam. Chciałem więcej pokopać, ale trzeba mieć szczęście w życiu. No, wyszkie kalosze i przeciekają. Ostatnim razem myślałem, że mi się zdaje, że muszę mi się nalało jakoś wody górą czy coś, ale nie, czuję, że mam w nich wodę i zimno jak cholera w paluchy. Także jadę do chaty się ogrzewać. I kurwa, kalosze do zwrotu. Masakra. Widzę, że mróz był w nocy. Można na łyżwach jeździć. Albo nie. Dzisiaj pójdziemy na chwilę do lasu coś powymyślać, a potem kopię dalej w starych kaloszach jak jakiś biedak. Ale te chyba, z tego co pamiętam, nie przeciekały. Po prostu chciałem je wymienić, bo były do niczego. Tutaj sobie czyszczę granice. Kolejne przygotowania do tworzenia ogrodzenia. 2030 już blisko, także trzeba się za to powoli zabierać. Przeciągam trochę drzew na ich stronę, trochę na swoją, chociaż wszystkie leżały teoretycznie u mnie i powinienem je sobie zostawić, no, ale zupełnie będę z tego gotowy. Także tutaj zostawię parę minut tych zmagań, żebyśmy mogli sobie popisać głupoty na premierze.
rozciąganie sznurka numer 5, bo tak na łoko to za każdym razem dawałem trochę za dużo leśnikom, a trochę za mało sobie, ale teraz już tak w miarę się udaje. Poprzednie razy wyciąłem, bo był to obraz nędzy i rozpaczy. Jeszcze. Słupek jest tu pomiędzy tymi trzema zrośniętymi drzewami. Ja wcześniej patrzyłem na tamten. Jeszcze. Dobra, to miała być szybka akcja, a jak zwykle zeszło się od cholery i trochę, prawie 20 minut. I jak stanę tutaj, to ten słupek graniczny widzę tam pomiędzy tymi trzema drzewami. Wcześniej patrzyłem na ten tamten tam, ale to nie jest ten. Chodzi nam o ten tutaj. Czyli no tak mniej więcej tutaj gdzieś bym zaczynał to ogrodzenie. Potem się może trochę bardziej wczuję w temat, ale tu widzę, że posadzili mi parę tych świerków. No może nie jakoś dużo, ale trzy jakieś wychodzą, że będą moje, takie ładne, wysokie, ciekawe. Nie wiecie, czy jak to lasy państwowe sadziły, ale posadzili to nie na swojej działce, to jest teraz ich czy moje, żeby pod tym przypału nie było. Mam pozwolenie od nadleśnictwa, żeby jak sprzątam to, co leży na moim, to żebym sobie brał. Dlatego jak tam było widać, to trochę ciągłem do siebie, ale większość ciągnąłem do nich, bo też no tak jakoś jestem bardzo dobrze wytresowany i nie chcę mieć problemów. Obywatel idealny. No dobra, to wbijam tu sobie, jakoś tu zaznaczam i spróbuję teraz z geoportalem, czy dzisiaj się uda tam wyznaczyć trochę lepiej niż ostatnio. Ostatnio wyznaczał z dokładnością do 5 metrów, a tutaj nie rozciągnę sznurka. Po pierwsze nie mam takiego długiego, a po drugie tu jest tyle tych drzew, że no nie polawiruję między nimi. Geodetę prosiłem, żeby mi też powyznaczał na przykład punkty jakieś tam po środku, pomiędzy jednym rogiem a drugim, ale mówił, że no nie jest do tego przygotowany i nie da rady. A stąd tego słupa, który jest tam, to nawet nie widać. Ja mniej więcej wiem, że on jest tam, gdzie takie suche drzewo, ale to wszystko. Nie da rady tutaj. Także zaraz spróbuję, jak to się nie uda,
to zaznaczam dzisiaj tylko tamten i idę sobie kopać. No nie, nie udało się. Jakoś u geodety na telefonie działało to dużo lepiej, ale on na pewno miał dużo lepszy telefon też. Chociaż na Google Maps lokalizacja mi działa bardzo dobrze, jak sobie chodzę z buta czy coś, no, czy tam na Strawie, więc może to geoportal nie domaga, kto by się spodziewał, że krajowa aplikacja będzie do niczego. Wielkie zaskoczenie. No cóż, myślę, że tu pomiędzy tym drzewem wciśniemy bramę, tą drugą. No i tam gdzieś będzie szła droga, tak wzdłuż płotu mniej więcej. Tak jak widzę, to może się to uda bez... No może bez żadnej wycinki to nie. Ale myślę, że wystarczy wyciąć albo tego świerka i tą olchę jedną, albo tą. Zobaczę. I to będzie wszystko. Także zajebiście, bo bałem się, że będę musiał tego wykosić tutaj dużo więcej. Ja bardzo bym nie chciał. Dobra. Idę sobie teraz pokopać. No na dzisiaj tyle kopania. Nie chciałbym już tego powiększyć jednak. Tak mi się wydaje, że takie jest ok. Zastanawiałem się, czy tutaj nie ściąć bardziej brzegu, nie pobawić się z jakimiś faszynami, ale nie, na razie nie. Obsieję to trawą i jak się brzegi wzmocnią, najwyżej jeszcze najpierw może trochę je tu, nie, z tej strony nie trzeba, może tutaj jest jeszcze trochę zetnę przy krawędzi. Zobaczę. To wtedy, jak już się brzegi wzmocnią, to może jeszcze wykopię na środku trochę więcej. W porze suchej. Tak jeszcze na dwa szpadle taką michę tam na tą wodę. Tutaj też się nie wczuwałem w ten fragment tu, bo tu jeszcze kupię sobie worek betonu i jak zostanie mi kamieni z podjazdu, to tutaj je poukładam z zaprawą, bo widzę, że ten mimo, że był wbity tak naprawdę porządnie, to popadało dwa dni i już sobie zjechał. Tutaj widać, jak ta woda tam sobie tutaj poczynała. Także tak, to wtedy będzie koniec prac ziemnych. Będziemy myśleć, co tutaj posadzić. I to tyle. Dzisiaj już tylko knuję, albo sobie coś porobię jeszcze bez ekipy filmowej, ale pomyślałem, że się pożegnam póki jasno. Także życzeń świątecznych tutaj nie będzie, bo jestem jak Grinch i Shrek w jednym. Ani mnie to grzeje, ani ziębi. Także jedyne co to, jakby mi się nie chciało już nic nagrać. No, ale pewnie nie wysiedzę w domu i coś nagram. To na wszelki wypadek życzę wam, żeby przyszły rok był lepszy od tego i każdy kolejny był jeszcze lepszy. Poprzeczka nie jest zbyt wysoko, także nie powinno to być trudne. Ale historia pokazała, że czasem nichuja. No i zdrówka życzę też. Także dziękuję za uwagę i do widzenia. Nie wiem, kiedyś Daniel Olbrychski powiedział, że aktorzy boją się rozbieranych scen, bo mają krótkie chuje. No, może dlatego też te kanały nie chcą polecać. No, dokończcie sobie sami. Dobra, nieważne, bo to już za długo odpoczywam i głupoty w głowie. Się wytnie ten ostatni fragment.